Dzień dobry, chciałem się dzisiaj wypowiedzieć na temat sensu systemu więziennictwa. Otóż jest to moim zdaniem zupełnie bez sensu, gdyż celem izolacji jest więźnia, który ma prawomocny wyrok karny, jest resocjalizacja lub też socjalizacja jego. A na przykładzie takich zachowań, które widzimy w filmie pod tytułem 3 dni wolności, który ostatnio oglądałem, widzimy, że więzień, który wychodzi po długim czasie na wolność, jest zupełnie zdziczały. On nie wie w ogóle, o co chodzi. On jest dokładnie w odwrotną stronę niż socjalizowany. Jego zachowanie nie jest zdolne do życia, do współżycia ze społeczeństwem. Daleka przyszłość będzie musiała ten system jakoś zmienić, ponieważ wiadomo, że też częściowo kara jest narzucana przez to, że właśnie więzień ma być odizolowany od społeczeństwa, ale też przy takich niebezpiecznych więźniach celem izolacji jest to, żeby społeczeństwo to pozostałe żyło w bezpieczeństwie, żeby ono było od niego odizolowane, tak? No ale trzeba sobie zadać pytanie, a co potem, jeżeli ten więzień wyjdzie, jest zupełnie zdziczały i w ogóle socjalizacja nie miała miejsca, tylko właśnie poszło wszystko w stronę przeciwną, to po co to całe więziennictwo, po co to wszystko jest, na co to, komu? To też kosztuje, prawda? I jeżeli wszystkich więźniów wypuści się kiedyś z tych więzień, a na pewno się wszystkich wypuści, prawda? To oni, no, niektórzy z nich zaczną te czyny na nowo popełniać. Powiem wam tak, kara ma tylko sens przy ludziach, którzy małe występki jakieś popełniają, przy ludziach labilnych, przy ludziach, którzy są w stanie zrozumieć sens wyroku i sens kary, a przy ludziach, którzy mają silne zaburzenia aspołeczne i którzy nie wyrażają jakiejkolwiek skruchy po dokonaniu czynu karnego, ta kara nie będzie miała sensu. Obojętnie, czy taki ktoś będzie 3, 7 czy 14 lat w pierdelku siedział, to taka kara w ogóle to pójdzie w inną stronę. On w więzieniu, oni w więzieniu, więźniowie nawiązują struktury, pewne struktury, które są utrzymywane po wyjściu też z tego więzienia i to jest w ogóle, to jest wszystko, całość jest bez sensu. Dlatego mówię to po to, żeby ludzie, którzy mnie usłyszą, żeby również zastanowili się nad tym i podzielili moje zdanie. I jeżeli wszyscy dojdziemy do pewnego wniosku, to może będziemy mogli ten cały system zmienić, ponieważ jest on naprawdę niezdrowy i bez sensu.